W tym odcinku pokażę Ci jedną bardzo mało znaną właściwość funkcji jeżeli. Mało znaną, ale fajną. Jeżeli nie będzie Cię to interesowało, znaczy, że odcinek nie jest dla Ciebie i powinieneś obejrzeć prostsze odcinki o funkcji jeżeli. Link do całej playlisty o funkcji jeżeli znajdziesz teraz w prawym górnym rogu ekranu. Spójrz, funkcja jeżeli, w pomocy od tej funkcji jest opisane, że funkcja jeżeli składa się z trzech argumentów. Pierwsze dwa są obowiązkowe, ostatnie jest opcjonalne. W tym odcinku chcę się skupić na pierwszym z nich, na teście logicznym. Pomoc mówi, że jest to warunek, który ma zostać sprawdzony. Tak po prostu lakonicznie jest napisany. I spójrz, najczęściej funkcję jeżeli zapisujemy tak, że ten test logiczny to jest sprawdzanie, to jest porównywanie jakiejś wartości z inną wartością. Może to być na przykład zrobione w ten sposób. Wskazuję adres jakiejś komórki i patrzę, czy ona jest równa, mniejsza, większa. Na przykład mogę sprawdzić, czy jest mniejsza niż 5000. Albo będzie, albo nie. Więc w tym przypadku test logiczny jest tak zbudowany, że otrzymamy w wyniku albo wartość prawda, albo wartość fałsz. Dzięki temu funkcja jeżeli wie, który z tych kolejnych argumentów ma zostać wykorzystany. Funkcja jeżeli może mieć również w teście logicznym jakąś funkcję generującą wartość prawda albo fałsz. Takimi funkcjami są na przykład funkcje informacyjne. Chociażby funkcja czy liczba. Spójrz, mogę jej wskazać jakąś komórkę. Naturalnie w wyniku funkcji informacyjnych otrzymujemy prawdę albo fałsz i dzięki temu funkcja jeżeli wie, co ma robić dalej. Czy ma wykorzystać ten kolejny argument, wartość jeżeli prawda, czy ten wartość jeżeli fałsz. No i do sedna, do brzegu marynarzu. Mało kto wie, że test logiczny w funkcji jeżeli nie musi generować wartości prawda i fałsz. Test logiczny może być także liczbą, ewentualnie jakimś działaniem, obliczeniem, formułą, która generuje liczbę. Spójrz, wygląda to w ten sposób, że jeżeli w teście logicznym będzie liczba, to wówczas, gdy ta liczba jest inna niż 0, test logiczny jest rozumiany jako prawda i funkcja jeżeli rozumie to jako prawda, a jeżeli w teście logicznym będzie liczba równa 0 albo coś, co wygeneruje liczbę równą 0, to wówczas funkcja jeżeli rozumie to jako fałsz. Przekonajmy się, że tak rzeczywiście jest. Zobacz, jeśli napiszę funkcję jeżeli w ten sposób, że jako test logiczny wskażę tylko komórkę z liczbą. Nie będę do niczego się przyrównywał, porównywał, ani używał żadnych funkcji. Więc mówię, test logiczny to tylko C3, średnik. Jeżeli tak będzie, jeżeli dla prawdy dawaj 1, średnik, dla fałszu daj 0. Ot taki krótki zapis. Spójrz, co teraz się dzieje. Zatwierdzam to, kopiuję do dołu i zauważ, że tam, gdzie mamy liczbę inną niż 0, dodatnią lub ujemną, mamy 1. Tam, gdzie jest 0, mamy 0. Czyli, jak widzisz, działa ten test logiczny dla liczb. Jak to wykorzystać w praktyce? No taki malutki niuansik, jeżeli Cię takie rzeczy nie interesują, znaczy, że ten odcinek ewidentnie nie jest dla Ciebie. Ale spójrz, w odcinku 886, link do tego odcinka też jest w prawym górnym rogu ekranu teraz, pokazywałem, jak sprawdzić, czy wszystkie liczby w zakresie są takie same. Wyliczałem odchylenie standardowe, spróbuję to szybciutko znowu zrobić. Zaznaczam tylko zakres z liczbami, zatwierdzam, kopiuję do samego końca w dół i spójrz, albo w wyniku takiego liczenia tego odchylenia otrzymują 0 albo wartość inną niż 0. 0 mówi mi, wszystkie liczby są takie same. A wartość inna niż 0 mówi mi, nie, wszystkie liczby jednak nie są takie same. Więc mogę to teraz opakować w funkcję jeżeli. I większość ludzi zrobiłaby to w ten sposób, że to, co wychodzi z funkcji odchylenie standardowe, przyrównywałaby do, na przykład sprawdzała, czy to jest wartość większa od 0, albo czy to jest wartość równa 0. Nie trzeba, tak? Bo zobacz, mogę zostawić jako test logiczny tylko odchylenie standardowe, średnik. I teraz powiem, co jeśli wyjdzie prawda z tego testu logicznego. Przypomnę, jeżeli z odchylenia standardowego wychodzi liczba jakaś dodatnia albo ujemna, inna niż 0, to oznacza to w moim przypadku, że wartości wszystkie w zakresie nie są takie same. Więc jako wartość jeżeli prawda wpiszę nie są takie same. I tyle. Średnik. A w przeciwnym razie, czyli w przypadku fałszu, a fałsz wyjdzie z odchylenia standardowego wówczas, gdy odchylenie standardowe wygeneruje wartość 0, to oznacza dla mnie, że wartości, te liczby w zakresie są takie same. Więc w cudzysłowie dla fałszu wpiszę takie same. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Oto się tu właśnie rozchodzi, że ten test logiczny
To nie musi być porównywanie czegoś z czymś, ani funkcja, która generuje prawdę, fałsz. Może to być także coś, co daje nam liczbę 0 albo inną niż 0. No dobra, Enter. Kopiuję do samego końca w dół i zobacz, jak ciekawie. Fajna właściwość? Jeżeli podobało Ci się to, co pokazałem w tym odcinku, to jak zwykle, łapa w górę. Dołącz też do moich kontaktów. Link znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu. No i oczywiście subskrybuj mój kanał, włącz powiadomienia o nowych filmach. W tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym.